mały fiutek. Rozejrzałeś się już? Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie mam. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. A mam świeżba. Klejna bym pierdolno, wódki jakiejś nie masz? Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Pojechali do Szkodaniny, a ten zderznął dziewkę. I chwały baron chuja mu zrobił. Mówisz, że skąd niby to wiesz? Rodzisz się? Czego? Jak baron się różnie, to się robi zły, a baron pije bez przerwy. Co ty robisz? Czemu to przecinasz? Zrobimy nowy model, dwuczęściowy. Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Potrzebuję zbroi. Szukam kogoś, kto podejmie się wykonania dobrego pancerza. Zależy mi na najwyższej jakości. No cóż, robię w tym fachu już 20 lat i przyznaję, że osiągnąłem pewien stopień mistrzostwa. Tak, jasne. Nie zwracaj na nią uwagi. Ostatnio ciągle ma muchy w nosie. No, to co to ma być za pancerz? Lekki i wytrzymały. Taki, który nie krępuje ruchów i który można nałożyć bez niczyjej pomocy. O, i co jeszcze? Może ma się sam czyścić i podcierać ci tyłek, jak pójdziesz w krzaki. Dzięki. Wystarczy, żeby był wygodny, mocny i lekki. Słuchaj no, o pancerzach musisz wiedzieć jedno. Jak ma być wytrzymały, to nie może być lekki. Może, o ile wykona się go odpowiednimi narzędziami. Takimi, jakich używali ludzie z klanu Tordaroch na Undvik. Joanna, miałaś się nie wtrącać, jak rozmawiam z klientami. Nie zawracaj głowy tymi swoimi skelligijskimi legendami. To nie legenda, tylko prawda. Mój dziadek pływał na Undvik po pancerze, bo ludzie z Tordaroch robili najlepsze. Tak było, aż jakiś rok temu wyspę spustoszył gigant. Ludzie uciekli albo zginęli, ale kuźnia pewnie nadal tam stoi. Warto to sprawdzić. Jeśli znajdę te narzędzia, zrobicie mi pancerz? Tak, wtedy tak, ale tylko wtedy. Legenda mówi coś więcej o tej kuźni? Ponoć wykuto ją w jednej z jaskiń po północnej stronie wyspy. Kiedy następnym razem będę na Skellige, spróbuję znaleźć narzędzia. Bywajcie. Dali się kurwa oklepać jak nowigradzkie dziwki. Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Jedź, płotka! Zejdź mi ze... Patrzcie, jakiś przybłędał. Zabieraj się stąd, odmieńcu! Czego tu? Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Czego od niego chcecie? Dać mu to, na co zasłużył. A czym sobie zasłużył? Gusła mu wskazały, że się Edrikowi w kiszkach złe zalęgło i kazał mu jarzębinę żreć. I od tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta. Wynoście się stąd. Natychmiast. A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe, ile dostanę za jego oczy. Od tyłu zachodź! Stój spokojnie, kurwa! Zobaczmy, kim jest człowiek, który naraził się kumplom Edrika. Halo! Jest tam kto? Otwórz, jest bezpiecznie! Kogo diabli niosą? Czego chce? Potrzebuję pomocy. Człowiek, a jak wilk. Siwy, choć nie stary. To na niego guślarz czekał. Czekałeś na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni, biały wilk, i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świerczyna, kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona, dla Anny na ochronę. Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Złe moce Anny otoczyły. We władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi, z czarnych źródeł wypływa. Stara magia? Możesz konkretniej? No, o tym gadać nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś na ochronę. Nic więcej uczynić nie mógł. Anna i jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? Guślarz nie wie. Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Bylebym wiedział, gdzie dalej szukać. Szukać. Na poszukiwania najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? Księżniczka? Koza. Uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kozy? Bez kozy się nie da. Pomożesz mi, jeśli ją przyprowadzę? Księżniczko, gdzieś się podziała? Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek lubi. Dzwońcie jej, to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się strzeżcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam podstępne bestie. To chyba tędy. Tu jesteś. Chodź, wracamy do guślarza. Tędy, łaskawa pani. No tak, wiadomo, że poziomki są ciekawsze niż wiedźmi. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Chodź, zaprowadzę cię do guślarza. Usycha z tęsknoty. Gdzieś ty polazła? Niedźwiedź. Uciekaj, głupi zwierzaku. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żebyś za mną szła? Łotką to ty nie jesteś, ale może z czasem moglibyśmy się zaprzyjaźnić. W końcu masz najważniejszą zaletę, którą posiada każda płotka. Nie gadasz zbyt wiele. Księżniczka, nie uciekaj od guślarza, bo tam wilki. Koziu moja, koziu miła. Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Biały wilk pomógł. Guślarz też pomoże. Krew. Trzeba krwi. Żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Może być? Takie, co nie żyje, a nie umarło. Wspomniałeś o dziecku. Czyim? Anny. Anna była w ciąży? Była. I poroniła. I baron nic nie powiedział? Może się bał. Może wstydził. Może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było Anny. To wróżba powiedziała. Świetnie. Teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guślarz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk, mądry wilk. Złapie porońca, poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte! A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie, tam gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Piorun uderzył w kasztan? Oswin! Gdzie jest Oswin? Widział go ktoś? Chyba do stajni szedł. Co? Pali się, nie widzicie? Czemu nikt nie gasi? Bo się wszyscy boją. Jak baron w szał wpadnie, to nie ma zmiłuj. Mój brat jest w stajni. Ratujcie go, bo spłonie żywcem. On i konie! Spróbuję. Tylko się pośpiesz. Ho, ho, ho! Mamy bohatera! Za te koniki to ja ci nawet daruję tych kutasów, co żeś ich powyżynał. Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym, czy po tym, jak ją pobiłeś? Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty. Lałeś się od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Uciekło od ciebie, tak było? Musimy porozmawiać. Siadaj. Biły się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem upilnować? Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu upadła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano z owszanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, wiesz, jak to jest? Chuja tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze. Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem po łbie, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody, cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mam, ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zastałem Anny. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poroniła. Z sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je. Leżało tam. Maleńkie, bezbronne. W zakrwawionych prześcieradłach. Martwe. Przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem Aneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło, zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło. Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość. Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku, zamieniają się w porońce. O czym ty, kurwa... W co? Nie musisz znać szczegółów. Pomogą nam w tym więzy krwi, które łączą porońca z twoją żoną i córką. Dzięki nim je odnajdziemy. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruj je. Niech zazna wreszcie spokoju. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem. I wykopię ten grób pod progiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim nas obu. Tak czy inaczej, będzie jak znalazł. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. A najlepiej dziś o północy. To poczekaj tu ze mną. Wyjdziemy przed północą i pokażę ci grób. Każ ludziom nie wychodzić z domów. Niech nakreślą pod drzwiami linię z soli. I postaraj się wytrzeźwieć. Wziąć szpadel? Żeby mogiłę rozkopać? Wiesz, przyda się później. Do rozkopania mogiły nie będzie potrzebny. Jeszcze kawałek idź za mną. Daliście dziecku imię? Nie. Skąd? Błąd. Imiona mają moc pieczętującą. To tutaj. Piękne miejsce wybrałeś. Odpuść mi już. Przecież kurwa wiem, że źle zrobiłem. Przynajmniej tyle. Dół jest rozkopany i pusty. Co to znaczy? Że poroniec wyszedł na żer. Patrz! Weź go na ręce, szybko. A to jak się rozsierdzi? Ani się obejrzymy i nas zagryzie. Nie podnoś głosu, bo go rozjuszysz. Na razie jest spokojny. O ja pierdolę, a jeśli się zaniepokoi? Przegryzie ci tętnicę szyjną, wykrwawisz się, zanim zdąży ci pomóc. Mów, gdyby zaczął się wiercić, uspokoję go magią. Weź go na ręce, teraz. Bogowie miłosierni. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę legend i zmienić go w kłobuka. Możesz, kurwa! Z nim zrobić? Nie ja, tylko ty. Mówiłem ci, trzeba zakopać go pod progiem. Jeśli podania są prawdziwe, jutro zmieni się w kłobuka. Odtąd będzie związany z twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć twoją rodzinę. Wybrałeś imię? Nie. No to wymyśl jakieś, to ważne. To dziewczynka. Jak Aneczka chciałaby ją nazwać? Powtarzaj za mną. Na siły nieba i ziemi. Na siły nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać twoim domem. Na świat, który miał się stać twoim domem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję ci imię, powiedz je. I uznaję za córkę. Nadaję ci imię Dea. I uznaję za córkę. Dobrze, a teraz zakup ciało. Co teraz? Kiedy minie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale... to moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale... Żadnych ale. Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobuka. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności.